witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, zacząłem właśnie orkę. Jest 22 lipca. Oram tutaj będzie przeżyto, była pszenica, teraz będzie przeżyto na największym kawałku. I jak widzicie, sprzęt przygotowany, który sobie zacząłem. Zaraz wam pokażę, jak to idzie, z jaką prędkością ołożyj. Także warunki są dobre, świeci słońce, ale nie ma upału, jest tak lekko z chmurami. Dobrze się orze, bo jest wilgoć, gdyż około tygodnia temu, w tamtym tygodniu w środę, jest dzisiaj czwartek, w środę spadło 37 litrów deszczu i to nie był taki przelotny deszcz, tylko na przykład 15 minut opadał już, tylko po prostu cały dzień tak falami tak kapał i tak przemoczył wszystko, a później codziennie było pod 28 do 30 stopni, tylko w ostatnim czasie już tak troszkę, a ta wilgoć jest dalej i to zasługa właśnie tego, że była tutaj pszenica, która wcale nie była skracana, przez co jest dużo słomy, a jak jest dużo słomy, która jest pocięta, jak sami widzicie, jest ładnie rozprowadzona szeroko i to tworzy, powiedzmy, że naturalną poduszkę dla ziemi, żeby nie odparowywała wody. Przez to, jak widzicie, jak się dobrze orze, wcale nikt się nie burzy. Ciągnik ma o wiele lżej. Także dobrze. Można orać cały czas. Zagon.
taką, prawda, nic z zegaru, tylko działa mi temperatura wody, ładowanie i temperatura oleju. Temperatura, a motor godzinny i prędkościomierz mi nie działa, więc teraz tutaj mam aplikację, zaraz wam powiem, z jaką prędkością jadę. A ja właśnie, jak widzimy, tutaj trochę taki dół jest, więc tutaj trzeba będzie trochę zostawić. Złapię już, mi zalepię odkładnie, ale nie ma sensu tu chwilę wychodzić i czyścić.